Dzień dobry, moi mili, dzień dobry, witam Was serdecznie. Słuchajcie, zapraszam do czytania specjalnego z okazji nowiu Księżyca w Skorpionie, który przed nami, 28 października. Jak doskonale wiecie, ja nie robię czytań księżycowych, tak to nazwę, z uwagi na fakt, że ja naprawdę gdzieś tam na mnie te fazy księżyca dosyć mocno oddziaływują. Natomiast akurat tak się złożyło i to dobrze, że czuję w tej chwili przy okazji tego nowiu, którego ja osobiście energię oddziaływania czuję w sobie od jakiegoś czasu już, tak to nazwę. Czuję się niezwykle silna i niezwykle pogodzona ze stanem faktycznym w niezwykłym stanie absolutnego spokoju. Tym samym więc, ponieważ wy często pytacie mnie też z drugiej strony, kiedy czytania księżycowe, czy zacznę je robić w ogóle, od czasu do czasu robię, bo kilka jest dosłownie, natomiast to jest ten moment, kiedy chcę zrobić dla was takie czytanie. I teraz tak, czytanie będzie podzielone na trygony. Najpierw kolektywnie dla każdego z trygonów, tutaj witam trygon Ziemi, odpowiemy sobie na kilka kwestii, a później dla każdego ze znaków, czyli byki, panny, koziorożce, wyjmę jeszcze dodatkowe przesłania, żeby doprecyzować to, co wskażą nam karty na początku. Okej, zaczynamy, słuchajcie. Pierwsze trzy karty będą określać, powiedzmy sobie, aktualną sytuację na poziomie ciała, umysłu i duszy. I zobaczymy, co tutaj w tym aspekcie chce nam przekazać energia. Kolektywnie najpierw, tak? Okej, tu mamy ciało, tu mamy umysł, tu mamy duszę. Słuchajcie, na poziomie ciała mamy energię karty panny de facto, bo to jest jakby w standardowym tarocie można powiedzieć odpowiednik eremity. A eremita jest silnie związany z panną, więc na poziomie ciała to jest wszystko to, co odpuszczamy dla naszego własnego dobra, kondycji fizycznej, zdrowia fizycznego jak najbardziej, wpuszczając świeże, zdrowe aspekty w naszym życiu. I to może być sport, to może być zmiana diety, to może być wszystko to, co pozwala nam poczuć się lepszym. Eremita w ogóle sam w sobie jest jakby poszukiwaniem mądrości wewnętrznej do tego, żeby znaleźć tę drogę. Więc każdy z nas indywidualnie powinien się zastanowić, który aspekt związany z naszym ciałem potrzebuje uzdrowienia i w jaki sposób tego dokonać. W sensu stricte ta karta w wolnym tłumaczeniu nazywa się przodek i to jest jakby mówi o oddaleniu, o jakby wyciszeniu, o samotności, która aktywuje początek, tak? Odkrywaniu świata, odkrywaniu jakby tej wielkiej wiedzy, która jest związana z kwestią może uruchomienia jakichś dodatkowych aktywności, które przyczynią się do wzrostu waszego, czyli trygonu ziemskiego, czyli też mojego, do wzrostu poprawy gdzieś tam samopoczucia, do wzrostu poprawy kondycji fizycznej, żeby się nad tym zastanowić, żeby to odkrywać pomalutku, tak? Żeby na ten moment też odpocząć, ok? Dla części z was to jest może być informacja, która mówi o tym, że twoje ciało jest w tej chwili zmęczone. Fizycznie wyczerpane. Potrzebujesz odpoczynku, potrzebujesz zastanowić się, co możesz zmienić, żeby pracować nad nim w dalszych tygodniach, miesiącach, w dalszej perspektywie, korzystając z własnej mądrości. Może był aspekt waszego przywiązania do kwestii fizyczności, który nie zdaje egzaminu. I to jest karta, która mówi o tym, że przygotowujemy się do odrodzenia. Do ponownego wejścia do życia na własnym poziomie mądrości, tak? Medytujcie, refleksja, wyciszenie może być Wam potrzebna w tym czasie na poziomie ciała właśnie, czyli nieprzeforsowywanie się może przynieść dodatkowe odpowiedzi, jak zarządzać w cudzysłowiu naszymi własnymi codziennymi działaniami, które mogą nas wzmocnić fizycznie. Natomiast absolutnie odpoczynek ma znaczenie. Na poziomie umysłu mamy energię karty, która
W wolnym tłumaczeniu mówi siedzący, latający anioł. To jest, słuchajcie, ważne jest znalezienie równowagi pomiędzy aktywnością i pasywnością też. Więc dla mnie te dwie karty razem już teraz pokazują, żeby nie forsować się z niczym, zarówno na poziomie fizycznym, jak i na poziomie intelektualnym, na poziomie umysłu. To jest energia, która mówi o tym, że trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy skrajnościami, odnaleźć umiar w całej sytuacji, umiar w myślach, co daje z kolei, powiedzmy sobie, przełożenie na pewnego rodzaju umiar w działaniu i znaleźć samokontrolę, szukać samokontroli nad daną sytuacją w własnym życiu, kontrolować też swoje własne myśli, może w jakimś ujęciu. Na poziomie duszy mamy tutaj jakby odpowiednik karty świat generalnie, tak? To jest w wolnym tłumaczeniu przebudzona Afrodyta. To jest jakaś kulminacja długiej podróży, pobieranie wielu lekcji niezbyt przyjemnych też czasem po drodze, zakończenie wielu sytuacji, wielu relacji karmicznych, wyjście z różnych trudnych sytuacji, z którymi czuliśmy się połączeni energetycznie. Ja szczerze mówiąc Wam, ja bardzo dobrze czuję teraz tą energię, ale to jestem tylko jakby mówię za siebie i w swoim własnym imieniu, kompletnego spokoju i świadomości, że kończy się jakiś ważny etap w moim życiu, który był dla mnie lekcją. Natomiast to nie chodzi o konkretną sytuację, tylko chodzi o pewnego rodzaju podsumowanie ostatniego, powiedzmy sobie, nie wiem, kilku miesięcy, może nawet roku, może od ostatniego roku, bo pamiętam, że ostatni czas skorpionowy, listopad zeszłego roku był dla mnie wyczerpujący, ok? I od tego czasu w ogóle dużo się działo. A tu jest ten świat, który mówi o tym, że następuje kumulacja i kulminacja, tak? I to jest czas dla nas. Nie przepracowuj się. Śpi, odpoczywaj. Dla kobiet jest to czas, żeby cieszyć się swoją kobiecością, wyrażać się artystycznie, moi drodzy, żyć pełną piersią, nie bój się kochać szczerze i całkowicie. Więc zobaczcie, na poziomie umysłu, na poziomie ciała, umysłu i duszy, wszystkie te trzy karty generalnie, gdybyśmy chcieli je tak podsumować jednym zdaniem, nawołują Trygon Ziemi do tego, żeby wychillował, krótko mówiąc, a nie myślał za dużo, nie działał za dużo, odpoczywał w tym czasie, nie przeforsowywał się, zmierzacie do końca ważnego etapu w Waszym życiu i to może być na każdym poziomie, to już zależy od Was, od Waszej sytuacji, od tego jakby, od szczegółów Waszego życia. Natomiast ta kulminacja tej długiej podróży, przez którą może przechodziliście, i było trudno, i były wyzwania, i były rozczarowania, ale też radości być może. Teraz od Was wymaga odpoczynku, ok? Jakby nawołuję do tego, żeby troszeczkę się wycofać i naprawdę znaleźć czas dla siebie, na swoje własne potrzeby, a nie forsować się z niczym. Wpadniemy może na jakby serię jakichś nowych pomysłów, jak dbać o siebie w aspekcie fizycznym, jak znaleźć złoty środek w jakiejś trudnej dla nas sytuacji, gdzie wyjścia wcześniej nie widzieliśmy. Słuchajcie, bardzo ładne, podoba mi się to, szczerze mówiąc. Następna historia to jest... Spróbujmy znaleźć odpowiedź na pytanie, co blokuje, tak, Wasz rozwój, nasz rozwój, tak? Jaka jest tutaj energia, co może blokować. I mamy odpowiednik karty Słońce, to jest w wolnym tłumaczeniu tańcząc ze Słońcem, to jest jakby moim zdaniem obawa wyznaczania sobie nowych celów z jakiegoś powodu, bo ta karta mówi nie obawiaj się wyznaczać sobie nowych celów, czyli co blokuje? Obawa przed wyznaczeniem sobie nowego celu, tak? Przed w jakimś znaczeniu i z jakiegoś powodu, ja tego nie oceniam, nie hejtuję, poszerzaniu własnych horyzontów. To jest energia piękna, mówi żyj w zgodzie ze sobą, żyj w zgodzie z naturą, więc zobaczcie jak dużo tutaj jakby jednoznacznych informacji, które mówią o tym, żeby w tym okresie nowiu w Skorpionie nie szarpać się z niczym, żeby nie robić, nie działać, nie myśleć o niczym, co jest jakby sprzeczne z naszym poziomem wartości, co jest sprzeczne z naszą duszą, co jest sprzeczne z tym, czego my pragniemy, ok? Trochę tak też jakby czuję, nie zmuszać się do niczego, to może być czas kontemplacji, to może być czas refleksji, to może być czas medytacji, odosobnienia. Panny chyba dobrze rozumieją tą energię, wydaje mi się. Natomiast wydaje mi się, że pozostałym znakiem, znakom ziemskim tego rodzaju jakby przesłania też nie są obce.
Wznoście się też ponad toksyczność, więc to, co blokowało dalszy rozwój, to mogły być jakieś toksyczne sytuacje, w których byliście uwięzieni, w cudzysłowie. Natomiast tutaj mieliśmy tą kartę, która mówi o tym, że już jakby koniec tego, tak? Więc jakby wznosimy się ponad te toksyczności, nie chcemy mieć z tym już nic wspólnego, a poszerzamy horyzonty, idziemy w swoją stronę, więc niech to nas nie blokuje, niech lęk przed nowym, lęk przed poszerzaniem horyzontów, albo jakby silna wola, która jakby będzie nas utrzymywać w tej wielkiej mocy do odłączenia, od odłączenia się od sytuacji toksycznych, niech was prowadzi, tak? Jeśli coś uznaliście jakiś czas temu za niezdrowe, to bądźmy konsekwentni i jakby dalej w tę stronę kontynuujmy naszą drogę, czyli idźmy w stronę słońca, tak powiem, tańcząc ze słońcem, ok? Dobrze to wygląda. Gdzie... U kogo, w jakich okolicznościach mogę szukać wsparcia? I to jest karta, która w wolnym tłumaczeniu mówi o nieograniczonej, nieskończonej prawdzie. No słuchajcie, to jest jakby budowanie na prawdzie. Tutaj no, wsparcia poszukujemy w sytuacjach, w relacjach międzyludzkich, które są rzeczywiste, realne, niezakulisowe i uczciwe. To jest po pierwsze, tak? To jest też karta, która mówi o tym absolutnie, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie konkretne, gdzie szukać wsparcia, to karta ta mówi o tym, że jeśli... że przede wszystkim, znowu to jest potwierdzenie tutaj tej energii. Kończymy coś, żeby robić miejsce na nowe i jesteśmy wobec tego konsekwentni. Jeśli możemy sobie coś wyobrazić, możemy to stworzyć. Jeżeli możemy o czymś marzyć, możemy się tym stać. Natomiast samo bujanie w obłokach, tak? Czyli nieoparte na realnych podstawach, oddawanie się bez końca marzeniom, czyli wyobrażanie sobie bez działania jest marzeniem, a działanie bez wizji może być koszmarem nocnym. Więc chodzi o to, żeby urealniać, uziemiać nasze plany, żeby być konsekwentnym, ok? I to była odpowiedź na pytanie, jakby gdzie znaleźć wsparcie, więc to jest, uważam, bardzo ziemska energia mimo wszystko. Nie odlatywania za daleko, ok? Racjonalizacji pewnych kwestii w naszym życiu. Super. Co było niepotrzebne, co było gdzieś tam destrukcyjne w tej poprzedniej fazie, która już się kończy z tym nowiem, tak to nazwę. I mamy tutaj energię karty siła. I tak wiecie, co myślę, bo to piękna karta sama w sobie, więc trudno mi znaleźć jej negatywne aspekty. Natomiast zupełnie szczerze, biorąc pod uwagę pozostałe karty, które nam się tutaj pojawiły, to powiedziałabym, że być może czasami, drogi Trygonie Ziemi, dawałeś siebie za dużo i to było toksyczne. Chciałeś się opiekować kimś za bardzo. Byłeś za łagodny, za cierpliwy, co powodowało, że były przekraczane jakieś Twoje granice własnej strefy komfortu. Okej. Może brakowało Ci samodyscypliny, żeby odejść od tych toksycznych historii, których tutaj wcześniej powiedziałam. Więc to było destrukcyjne, bo to do niczego dobrego nas nie doprowadzi nigdy, tak? Jeśli czujemy, że ktoś ewidentnie przekracza pewne normy, przekracza pewne zasady, przekracza pewien poziom komfortu z premedytacją i to sprawia z kolei, że gdzieś tam rośnie w nas jakiegoś rodzaju rozżalenie, rośnie w nas jakiegoś rodzaju niezadowolenie, to znaczy, że to było toksyczne, to nas drenowało, wypalało, nie jest to potrzebne w naszym życiu. I dla mnie to jakby odpowiadając wprost na pytanie, co było niepotrzebne. Taka siła psychiczna do tego, żeby ciągle dawać komuś szansę na przykład. Albo niepotrzebnie niektórzy z Was może byli w takiej sytuacji, że za wszelką cenę starali się pokazywać tę siłę psychiczną i być silnymi psychicznie pomimo różnych trudności i to piękne, ale każdy z nas ma prawo do słabości też. Nie zawsze musimy wstawać w świetnej formie, nie zawsze mamy siłę, żeby stawiać czoła jakimś tam przeciwnościom. Każdy ma prawo do gorszego dnia, więc też trzeba sobie to uświadomić może, tak? Że nikt nie jest niezłomny. Okej? Mamy prawo oczekiwać i prosić o wsparcie.
naszych bliskich, przyjaciół, ludzi, na których nam zależy i vice versa. O, super. Dobra, co nowego należy rozwijać teraz, tak, aby poprawić swoje samopoczucie? Otworzyć serce, jakieś uzdrowienie może dla części z nas, mój drogi, dla części z Was, mój drogi Trygonie Ziemi. To jest otwarte serce, to jest w ogóle, to jest energia, która mówi o jakości relacji, o lojalności, o połączeniu się z tą samą wartością po drugiej stronie, o tym, że miłość jest jak powietrze, którym oddychamy, jest naturalna, jak kurcze płynięcie z falą, jest jak flow, jest prosta jak słońce, tak? I nie można ignorować naturalnej, prawdziwej natury miłości, bo ignorowanie tego jest największą przyczyną ludzkich trosk z poziomu serca. Wypełniając swoje serce miłością, tak naprawdę uzdrawiacie się, może uzdrawiacie jeszcze kogoś i odżywacie też, tak? Budzimy się do życia. Więc odpowiadając na pytanie, co nowego jakby należy rozwijać, aby poprawić, no, samopoczucie, tak to nazwę, ale to nie do końca o samopoczucie chodzi. To chodzi o wiele aspektów. To chodzi o, powiedzmy, o takie, o to, że co nowego, na co powinniśmy zwracać uwagę i co nowego powinniśmy rozwijać, aby być bardziej w zgodzie ze sobą. Co kultywować, tak? Co, w jakim kierunku dalej podążać. Więc w dawaniu miłości, miłości prawdziwej, w odblokowaniu się przed dawaniem miłości, co ma sens, jeśli tutaj jakby były jakieś blokady i trudności polegające na tym, że ukończenie danego cyklu waszego życia było trudne, bo trzeba było sprostać wielu toksycznym sytuacjom, a wielu karmicznym relacjom, że tak powiem, pobrać wszystkie lekcje, to teraz jest ten czas z nowym Skorpiona, żeby otwierać swoje serce. Ok, dobrze. Jak pogłębiać związek z samym sobą? Na czym się opierać? A i tutaj mamy kartę, która w wolnym tłumaczeniu nazywa się Drzewo Życia. No słuchajcie, no to jakby. To jest trochę energia sprawiedliwości w tarocie standardowym. Być obiektywnym, być uczciwym, być odpowiedzialnym. Nie oceniać tych sytuacji, tych ludzi może i tych innych aspektów, które sprawiały, że czuliście się niekomfortowo z jakiegoś powodu. Zostawić je tam w przeszłości, już tam nie wracać, odłączyć się od nich energetycznie. Szukać balansu, szukać harmonii, czyli pracować nad samokontrolować swoje emocje, samokontrolować swoje myśli, żeby nas nie wyprowadzały z równowagi. Tak o tym myślę ja. Też dodatkowo myślę sobie, że być obiektywnym, stać po środku, starać się, tak? Równoważyć strony być może, nad tym pracować, nad równowagą z jakiegoś powodu. I to pogłębi związek ze samym sobą, z Wami, w sensie wewnętrzny, sam ze sobą, ja ze sobą. Ok, i dodatkowa wiadomość od kart dla Was, koło fortuny. To jest łono potencjału, słuchajcie, to jakby koło fortuny mówi o tym, że w tym nowym czasie skorpionowym, z nowym księżyca mamy szansę otrzymać jakieś piękne, no, zwroty energii, jakby tak, jakby Wam to wytłumaczyć. Możemy spotkać ludzi, z którymi po prostu mieliśmy się spotkać i mieliśmy być na przykład. Koło fortuny mówi też o dobrobycie, więc może być jakaś okazja, możliwość, los może nam przynieść coś dobrego, co jest poniekąd dla mnie troszkę nagrodą jednak za te wszystkie trudne sytuacje, w których do tej pory Trygon Ziemi był i z którymi kończy w mojej ocenie, naprawdę, bo wznosi się ponad toksyczność, odwraca się. Ona na tej karcie się odwraca, słuchajcie. Zobaczcie, ona się odwraca w stronę Słońca. Ona idzie w stronę Słońca, ona się odwraca od tego, co jest niefajne. Jej to w ogóle już nie interesuje. Tutaj, tu mamy piękną postać, która rozkwita. Jest bardzo spokojna i zachowuje równowagę, i zachowuje balans, i ma spokój w sobie, ok? Dla Was dodatkowa informacja to jest też taka, żeby dostrzegać to, co niesie życie.
żeby być na to otwartym, elastycznym w stosunku do tego, tak? Otwórz serce i duszę na wiele możliwości, które otacza Cię w tym czasie i w ogóle otaczają nas każdego dnia. To nie jest czas na to, żeby być dogmatycznym czy apodyktycznym. Koło fortuny bowiem zmienia koncepcje, pomysły, formułuje nowe. Warto zachować elastyczność i to jest podpowiedź dodatkowa na nów księżyca w Skorpionie, tak? Dla Was. Że warto zachować, kochani, elastyczność. A teraz wyjmiemy dodatkowo jeszcze dla każdego ze znaków i zaczniemy od byka. Podpowiedź już karty sensu stricte tarotowej. Na co szczególnie zwrócić uwagę? Byki. Nie kłócić się, widzicie? Zachowywać spokój. Ja to tak czytam tutaj. Odejść od dramy też. Jeśli macie wokół siebie toksyczne sytuacje, toksyczne w sensie manipulatorów, osoby, które wzbudzają w Was takie emocje, że macie ochotę po prostu wybuchnąć wręcz, to trzeba od tego odejść, odwrócić się. Dla części z Was to jest też jakby druga dla mnie opcja jest taka, która mówi o tym, że tu jest Wasz niezwykła forma intelektu, która być może podpowie Wam, czy też doprowadzi do takich wniosków, które pozwolą Wam opuścić te miejsca, które nie były już Wam potrzebne. Miejsca, sytuacje, ludzi, żeby zachować spokój. Ona tutaj też siedzi w takim, powiedzmy sobie, jest elastyczna, gotowa jakby przyjąć to, co przyniesie jej życie. Jest spokojna w tym wszystkim, tak? Tu nie ma dramy. W Rycerzu Mieczy czasem jest drama i od takiej energii to jakby, jeśli wcześniej mieliście też z takimi energiami do czynienia, zaczepnymi, eskalującymi konflikt, eskalującymi, powiedzmy sobie, no, negatywne uczucia mimo wszystko, negatywne emocje przede wszystkim, zostawiamy to, moje drogie byki. To było dla Was. Panienki. Asmonet. Moje drogie panienki, tu jest szansa dla Was. Szansa dla Was na nową możliwość finansową, szansa dla Was na jakąś fajną kwestię w pracy może, na inwestycje, na jakieś wsparcie materialne. Ale też jest to szansa, bo ja często asmonet odnoszę jednak do relacji, powiem Wam szczerze, bo dla mnie asmonet jest związany jednak z szansą na budowanie zdrowej relacji, więc po prostu umówmy się tak, że powiem Wam tak, że dla Was jest to szansa, która może się objawić po tym, jak ewidentnie zakończycie jakieś stare historie, konsekwentnie się od nich odwrócicie, na zbudowanie czegoś nowego, co będzie bardzo wartościowe w Waszym życiu i nie mam tu na myśli skupienia tylko i wyłącznie na majątku. W szerszym aspekcie na to patrzę. Koziorożce. Siedem monet. Koziorożce dobrze by było dać sobie czas i do takiego wniosku może dojdziecie, że potrzebujecie więcej czasu, żeby jakąś historię, moim zdaniem zawodową lub finansową, w swoim życiu sfinalizować. Możecie dojść do wniosku, że nie chcecie w tej chwili, już teraz, zrywać tego owocu Waszej pracy, tak powiem, tylko chcecie na to jeszcze poczekać, ponieważ możecie dojść do wniosku, tak jak powiedziałam cały czas, powtarzam, że osiągniecie więcej za jakiś czas. Nabierzecie dystansu do jakiejś sprawy, ocenicie jakieś doświadczenie w Waszym życiu z dystansem, powiedziałabym, i dacie sobie czas. I teraz to już nie musi być finansowe, to może być również, jeśli chodzi o relację, już jakąś inną lub jakąś inną sytuację w Waszym życiu. Czyli oceniacie jakąś sytuację, nabieracie dystansu do tego, co się wydarzyło i dajecie sobie czas. Okay? I jesteście w tym wszystkim spokojni, bo tutaj jakby to jest główny przekaz kolektywny dla całego Trygonu Ziemi. Że spokój, medytacja, refleksja będzie w okresie tego nowiu dla Was bardzo ważna. Trzymam kciuki za Was, moi drodzy. Życzę Wam pięknego czasu. Uważajcie na siebie i do usłyszenia.